Witajcie! Z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Unearthed Trail of Ibn Battuta od studia z Arabii Saudyjskiej o nazwie Semafor. Mamy tutaj postać Farisa Javada oraz jego siostry Diany. Wpadają oni na ślad 14-wiecznego podróżnika Ibn Battuty i jego śladem ruszają w pełną niebezpieczeństw podróż, wiodącą m.in. przez marokańskie góry, port w Aleksandrii czy metropolię Dubaju. Ich plany próbuje pokrzyżować wojskowy wataszka, handlarz broni i bogaty przemytnik antyków. My musimy im w tym pomóc. Oczywiście mamy tu, moi drodzy, nawiązania do sławnej produkcji Uncharted. Tak, wiem, że mieliście okazję zagrać w Uncharted. Ja niestety nie miałem, ale myślę, że dostrzeżecie potencjał tej produkcji, ponieważ kraj taki jak Arabia Saudyjska chyba nie ma wielu studiów, które tworzą gry komputerowe. Zatem dajmy tej produkcji szansę, kontynuujmy rozgrywkę i będziemy tutaj mieli wprowadzenie do tego rozdziału. You should have accepted my offer while you had the chance. Drop it. Careful with this thing, little one. You might get yourself hurt. Wow. There you go. Any more worries, big guy? See, I'm with her. I mean, she's with me. Come on, Dania. Let's get out of here. Widzicie, moi drodzy, ja wcześniej powiedziałem, że to jest Diana, a to jest Dania, tak więc mogło mi się to pomylić, ponieważ te dwa imiona są oczywiście do siebie bardzo podobne. I w tym momencie będę podróżować na quadzie. Będzie to taki element pościgu i muszę likwidować tutaj przeciwników, którzy będą do mnie przyjeżdżać na quadach oraz na motorach. Zobaczcie, tutaj pierwszy przeciwnik. Oczywiście rozumiem, moi drodzy, może graficznie ta produkcja nie wygląda jakoś rewelacyjnie jak na dzisiejsze standardy, ale naprawdę twórcy starali się jak mogli. Jest to ich pierwsza produkcja. I powiem wam szczerze, że w pewnych momentach ta gra naprawdę zaskakuje. Chociażby przy elementach zagadek. Są one bardzo przyjemnie skonstruowane i musimy się trochę natrudzić, żeby je pokonać. Nie mamy tutaj takiego infantylnego humoru dodatkowo. Wszystko jest w miarę ułożone. Naprawdę, mimo tego, że może graficznie ta gra nie powala, to produkcji dałbym taką solidną 6 bądź 7. Tutaj jeszcze jedno auto. No i zobaczcie, jak ten przeciwnik wypadł dziwnie. Wyglądało to pokracznie, niesamowicie, ale cóż, tak właśnie wygląda Unearthed Trail of Ibn Battuta. Teraz jeszcze helikopter do mnie strzela, oczywiście na dokładkę, muszę go zatem zlikwidować. Chyba że moi tutaj bohaterowie po prostu od niego odjadą. Kolejny punkt kontrolny. I ten pościg chyba będzie już się kończył. Muszę zlikwidować wieżę. Zobaczcie, nawet zwolnione tempo mamy, moi drodzy. Naprawdę bardzo miły akcent. Piękny wybuch. I helikopter został zniszczony. A masz. Pięknie. My możemy sobie w tym momencie uciec. Oczywiście za każdym razem są takie elementy wczytywania, trochę to jest denerwujące, ale cóż, tak jest skonstruowana gra. Teraz oczywiście filmik. Yes, we got there, but some guy beat us to it. Don't worry, we will follow them right away. What do you mean forget about it? My men will get them by the hour. All right, but this better be good. Call out the rest of the men. Tell them we will move to Morocco right away. I will hunt them in every corner of the world. I will flip every rock in every desert. And when I find them, they will beg me for death. You haven't seen the last of me, you two. I swear, next time, you won't be so lucky. Widzicie, łysy gościu trochę nam groził, ale myślę, że to nie jest problem. You did good back there. I'm proud of you. I did good? Did you even see the fear in that guy's eyes? I bet they were even too afraid to follow us. We have good mobile coverage here? Wow. Hello, this is Faris Jawad speaking. Uh,
Hello, Faris. My name is Rashid Al-Khalabi. I'm calling you from Morocco, and I believe I have an interesting proposition for you, my friend. A very interesting proposition. Pytanie, jaka to jest propozycja? Zupełnie nie wiem, czego się mogę spodziewać. Welcome to Morocco, my friends. I'm glad you could make it. We're glad we're here. I know I can't resist Moroccan tea. Well then, you've definitely come to the right place. We will stop by my friend Akram's cafe on the way to my apartment. He serves the best tea in town. Thank you for your kindness, Mr. Rashid. I couldn't stop thinking about what you mentioned on the phone. I mean, can it really be true? I was as surprised as you are, even doubtful, I may add. That is, until I found the irrefutable evidence. Come on, let's discuss this on the way. Please, follow me. Dobrze, moi drodzy, ja chciałbym w tym momencie zakończyć przygodę z Unearthed Trail of Ibn Battuta, ponieważ wydaje mi się, że w tym momencie, gdy już dojdę do tego miejsca z tym mężczyzną nowo poznanym, to już będzie swego rodzaju spoiler. Mam nadzieję, że dacie produkcji szansę i zobaczycie, jak ona wygląda. Jest ona bardzo niedroga, a poza tym mam dla was przygotowany konkurs. Chciałbym wam zaproponować dwa klucze do tej produkcji. Opowiedzcie mi jakąś ciekawą historię, gdzie byliście w jakimś egzotycznym kraju. Najlepsza historia, dwie najlepsze historie wygrają klucze do tej produkcji. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć!